Witam moi kochani. Dziękuję Wam, że tak licznie dołączyliście do mojej grupy słuchaczy rządnych wiedzy o odchudzaniu i o tym, co wpłynęło na moją tak widoczną przemianę. Chętnie dzielę się z Wami tą moją wiedzą i mam nadzieję, że zainspiruje Was to do jakichś zmian. To tyle, jeśli chodzi o nasz wstęp. Obiecałam Wam inspirujące i ciekawe filmiki, które opowiadają o tym, jak schudnąć i co ja zrobiłam, żeby schudnąć. Mówiłam Wam to już, że to nie jest tak, że ja Wam powiem, dam Wam jakiś przepis na schudnięcie i to się u Was wydarzy. Dlatego, że każda z Was jest inna i każda z Was ma różny bagaż, no taki, który właśnie na co dzień ze sobą nosimy. Czyli to mogą być różne choroby, to może być wiek, także no jest tego troszeczkę. Więc w naszych filmikach będę opowiadać Wam o wszystkim i mam nadzieję, że dopasujecie pewne rzeczy do siebie. Oczywiście, jeśli jesteście niecierpliwi, no to zapraszam do zakupu mojej książki, która jest dostępna, żebyście Wy zrozumieli swoje ciało. Powiem Wam, że to jest trochę tak z tym całym zrozumieniem naszego ciała, że jak coś jest nie tak, idziemy do specjalisty, do lekarza, który zleca nam badania, następnie tak właściwie, przynajmniej w moim odczuciu, nie tłumaczy tych wyników. Także odbieramy wyniki z laboratorium, mamy tam jakieś widełki zakresowe, które opowiadają nam, że albo mamy coś niżej, albo wyżej, albo jest ok, ale tak naprawdę nie wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Wiecie, ja z zawodu jestem matematykiem, uwielbiam równania, uwielbiam liczby i uwielbiam rozumieć, jak takie równanie powstało. Więc ja w tym całym moim poszukiwaniu sposobu na schudnięcie, takiej formuły, przeanalizowałam po prostu, jak odczytywać wyniki i co one nam mówią o naszym ciele. Bo czasami nam mówią dużo więcej niż tylko proste cukrzyca, nie cukrzyca czy cholesterol. Mówią nam dokładnie, co dzieje się w danym organie, w naszym ciele. Więc to też jest takie bardzo fascynujące. Nauczyłam się tego odczytywać, więc jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to oczywiście Wam pomogę, ale w mojej książce jest wszystko dokładnie wyjaśnione. Także jeżeli ostatnio na przykład robiliście sobie badania cholesterolu i chcecie zobaczyć, czy one są dobre, prawidłowe, czy macie zagrożenie na przykład związane z osiadaniem właśnie cholesterolu w żyłach, czy też zawału serca. Nawet może Wam to powiedzieć, jak bardzo stłuszczona jest Wasza wątroba, więc odpowiedzi są zawarte w tych liczbach, tylko trzeba je umieć czytać. Trzy poprzednie moje filmiki były bardzo ogólne, opowiadające o całym tak jakby całej idei tutaj tej metody odchudzania, która notabene nie jest wcale trudna. Dzisiaj skupię się bardziej na hormonach. Hormony w naszym ciele są niezwykle ważne. Odgrywają wiele różnych funkcji i sprawiają, że możemy funkcjonować jako człowiek, jako kobieta na przykład. I te hormony również wpływają na naszą wagę. Więc tak jak tłumaczyłam w poprzednim filmiku, czasami jest tak, że bardzo chcemy schudnąć i robimy wszystko to tylko możliwe. Jemy bardzo mało, ćwiczymy dużo na siłowni albo w domu, próbujemy ograniczać pewne rzeczy, ale nie bardzo wiedząc, co nam szkodzi w naszej sytuacji, często nasze próby kończą się tym, że waga stoi albo niewiele idzie w dół, a my tracimy naszą werwę i zaangażowanie. Tak było w moim przypadku wiele razy. Jeżeli na przykład po tygodniu moich naprawdę ciężkich starań nic ta waga nie idzie w dół, to ja tracę nadzieję. Tak to wyglądało, ale teraz już to tak nie wygląda, bo każdy tydzień przynosi mi nowe rezultaty i nową siłę do walki. I to myślę, że może uda mi się Wam też przekazać.
No więc od początku rozmawialiśmy tamtym razem, że jest taki sobie hormon, który nazywa się insulina. Insulina to jest taki policjant, który stoi na straży naszego tłuszczu. Jego zadanie jest takie, żeby mieć pewność, że mamy wystarczająco zapasów na to, żeby nasze ciało w razie niebezpieczeństwa mogło funkcjonować. Jak pokarm dostaje się do ust, insulina jest wydzielana, ma za zadanie transport cząsteczek glukozy, która jest najbardziej taka dostępną formą energii dla naszego ciała, do komórek ciała. Czasami się zdarza jednak, że z powodu naszej diety nasze komórki są przecukrzone, one mają zbyt dużo cukru. I wtedy insulina odkłada te dodatkowe cząsteczki glukozy w formie tłuszczu do naszej tak zwanej zamrażarki. I potem stoi na straży, żeby zawsze wykorzystywać to, co jest w podręcznej lodówce dostępne. Dopiero możemy dostać się do naszych zapasów tłuszczu, jeżeli obniżymy tą insulinę. I tutaj osoby z insulinoopornością, a jest Was trochę, bo to jest naprawdę taka choroba, która jest coraz bardziej powszechna, dlatego że nasze jedzenie coraz bardziej zawiera dużo cukru. O cukrze też będziemy mówić. Zdziwicie się pewnie, w czym ten cukier tak naprawdę jest i jakie przyjmuje formy. Więc jest to bardzo powszechna przypadłość, że nasze komórki są przecukrzone i insulina nie może tam po prostu więcej upchnąć. Powoduje to, że nasza insulina jest zawsze stale na wysokim poziomie i przez to musimy brać jakieś tam na przykład przepisane przez lekarza leki, które taką insulinę by obniżyły. Natomiast można to wykonać poprzez zmianę diety i odpowiednie żywienie. Na przykład jest taki hormon, który nazywa się leptyna. Leptyna to jest hormon sytości. Czyli jak czasami coś zjemy, na przykład dobry obiadek niedzielny i czujemy taką sytość w brzuszku i nawet czasami gładzimy się, mówimy, już więcej nie zmieszczę. Ta leptyna właśnie powoduje to uczucie. Więc kiedy następnym razem zjecie niedzielny obiad i poczujecie się naprawdę syci, to przypomnijcie sobie moje słowa, właśnie to jest ta leptyna. Niestety zdarza się tak, że ludzie na własną rękę czasami, a czasami nawet pod okiem dietetyka, stosują tak zwane diety niskokaloryczne albo redukcji kalorii. Podczas tych diet spada nam metabolizm, a co za tym idzie, rozregulowujemy leptynę. To jest potwierdzone badaniami naukowymi, które były wykonane na przykład na grupie osób, które uczestniczyły w programie The Biggest Loser, o którym Wam już kiedyś opowiadałam. I w jednym z tej edycji z tego programu uczestnicy podpisali zgodę na to, żeby przeprowadzać na nich takie badania w trakcie. Okazało się, że wraz z spadkiem najpierw obniżyli im kalorie, czyli oni jedli dużo, dużo mniej kalorii, podwyższyli im aktywność fizyczną, czyli oni bardzo dużo ćwiczyli i był taki bilans kaloryczny, że powinni dużo tracić na wadze. I owszem, tracili przez jakiś czas na wadze, ale bardzo, bardzo im się obniżył metabolizm, czyli to, jak szybko przetrawiamy to, co zjemy, czyli zamieniamy pokarm w energię. Ten metabolizm tak spowolnił, że po prostu przy dalszych intensywnych ćwiczeniach oraz przy bardzo niewielkiej kaloryczności oni przestali chudnąć, a nawet zaczęli tyć. Okazało się, że taki rodzaj diety również rozregulował hormon leptyna. Tak jak insulina, można być leptynoopornym, co oznacza, że jemy, jemy, jemy i nie czujemy się syci.
więc cały czas jesteśmy głodni i poszukujemy czegoś do zjedzenia. Także to jest taka właśnie ciekawostka o tej leptynie, czyli hormon sytości. Drugim rodzajem hormonu, jakby po stronie przeciwnej, jest grelina. Grelina to jest hormon głodu, czyli jak czujecie się głodni, jak zaczynacie mieć takie właśnie burczenie w żołądku, bo jesteście głodni i uczucie takie nieprzyjemne dosyć, to właśnie odzywa się grelina. Naprawdę muszę coś zjeść w tej chwili, bo umrę z głodu, a okazuje się, że tak naprawdę ta grelina 15-20 minut daje o sobie znać, a potem mija to uczucie. Także nie musimy naprawdę chwytać za coś i natychmiast coś zjeść. Dobrze, mamy też hormon zwany kortyzol. Kortyzol to jest taki hormon, który odpowiada za... jest hormonem stresu, odpowiada za stres. Czyli w czasach prehistorycznych, kiedy człowiek mieszkał w jaskini, to ten hormon bardzo mu się przydawał do tego, żeby po prostu, gdy zobaczysz szablozębnego tygrysa, żeby umiał szybko uciekać i ratować swoje życie. No my obecnie nie musimy walczyć z szablozębnymi tygrysami, ale mamy różne inne stresy naszego życia. Na przykład płacenie rachunków. Dla mnie to jest olbrzymi stres i wtedy ujawnia się mi kortyzol. Różne inne rzeczy, na przykład stres związany z spaniem. Jeżeli nie śpimy odpowiednio długo czy o odpowiednich porach, możemy rozregulować nasz kortyzol. Kortyzol, czyli hormon stresu, również wpływa na utratę wagi. On powinien być w normie. Jeżeli właśnie jest zbyt wysoki lub zbyt niski, może spowodować różne problemy w organizmie. Dobrze. Kwas moczowy. Kwas moczowy, pewnie wielu z Was słyszało o tym, to jest taki kwas, który wytwarza się w organizmie i powoduje tak zwaną dnę moczanową. To nie jest jego jedyna funkcja. Okazuje się, że kwas moczowy to jest bardzo potrzebna rzecz. On się wytwarza wtedy, kiedy nasze komórki ciała się regenerują, czyli jest jakby odpadem regeneracji naszego DNA. Te komórki, które się zregenerowały, właśnie wytwarzają takie pozostałości. I ten kwas moczowy, on jest bardzo pożądany w naszym organizmie, bo w odpowiedniej ilości jest antyoksydantem, czyli sprawia, że jesteśmy młodsi i młodziej wyglądający. Ale jeżeli następuje jakiś problem w organizmie, no to tego kwasu moczowego jest zbyt dużo. Kiedy to się dzieje? Wtedy, kiedy organizm nie wydala go z siebie zbyt szybko, czyli ma jakiś problem, albo gdy tego kwasu jest po prostu wytwarzane zbyt dużo. Kwas moczowy może spowodować spustoszenie w organizmie, nie tylko właśnie z dną moczanową, ale również z utratą wagi. Gdy jest zbyt wysoki, ciężko jest utracić wagę. A dodatkowym problemem przy kwasie moczowym mogą być na przykład ostrogi piętowe. Ja sama miałam bardzo wysoki kwas moczowy i bardzo ciężko mi było chodzić. Miałam ostrogi na dwóch piętach, dosyć duże. Robiłam właśnie MRI, czyli takie badanie w takiej tubie i wyszło, że już powinnam sobie zrobić jakąś operację na te stopy. Utrudniają chodzenie. Udało mi się to naturalnie zwalczyć bez żadnego chodzenia na fizjoterapię. Także jeżeli ktoś z Was ma taki problem, też chętnie pomogę. Następnym hormonem, który wpływa na naszą utratę wagi i w ogóle na bardzo wielkim stopniu na nasze zdrowie, jest hormon tarczycy. O hormonie tarczycy to można naprawdę napisać książkę, bo jest bardzo dużo informacji. W mojej książce poświęciłam temu też bardzo wiele stron.
Mamy tutaj niedoczynność tarczycy, mamy nadczynność tarczycy, mamy chorobę autoimmunologiczną, Hashimoto. Także bardzo wiele różnych rzeczy dotyczy tarczycy. Tarczyca, jeżeli niezaopiekowana, jeżeli coś jest z nią nie w porządku, niestety będzie powodowała, że nie tylko nie schudniemy i będzie nam super ciężko stracić tą wagę, ale równocześnie będziemy tyć. Następna rzecz, jaką chcę powiedzieć, następną rzeczą jest cholesterol. W poprzednim moim filmie nawiązałam do tego troszkę, że nie każdy rozumie cholesterol i często mówi się na przykład, że jest dobry i zły cholesterol, a tak naprawdę oba są bardzo dobre. Oba cholesterole są dla nas potrzebne, i ten LDL, i ten HDL, tylko muszą być w odpowiedniej proporcji. Także cholesterol wysoki nie jest wcale zły, ale trzeba patrzeć tutaj na proporcje pomiędzy HDL, LDL, trójglicerydami. Bardzo ciekawą rzeczą są enzymy wątroby, ALT i AST, które ogólnie powinny być na bardzo niskim poziomie, ponieważ nasze ciało zawsze wytwarza tam jakieś odpady, takie, które znajdziemy w wynikach krwi, ale na przełomie lat zaczęli podnosić właśnie zakres tych odpadów w naszej krwi, bo zbyt wiele osób zaczęło te odpady mieć coraz wyższe, a co za tym idzie, po prostu by się diagnozowało znacznie więcej chorób we wcześniejszym stadium. Co za tym idzie, bardziej byśmy oblegali służbę zdrowia i potrzebowali pomocy specjalisty. Więc lepiej jest zawyżyć te widełki i powiedzieć: tak naprawdę nie jesteś chora, i jakby pomijać ten problem, dopóki nie będzie on tak aż istotny, że będzie w naszym życiu przeszkadzał. Także jeżeli macie jakieś badania ALT, AST, możecie sobie sprawdzić. Tam jest zakres do 33, chyba bodajże i 30. Powinno to być mniej niż 15. Jeżeli jest więcej niż 15, mamy problem. Takie ALT i AST może nam powiedzieć o naszym stłuszczeniu wątroby, czy stłuszczeniu innych organów w naszym organizmie. Można naturalnie obniżać wiele rzeczy. Można obniżać kortyzol, czyli hormon stresu. Można obniżyć kwas moczowy. Można sobie poradzić z tarczycą, stosując pewne i dietę, ale też pewne różne inne rzeczy. Następną rzeczą, która jest bardzo istotna przy odchudzaniu, jest stan zapalny w organizmie. I tutaj można sobie sprawdzić to, badając na przykład CRP. To nie jest drogie badanie, a naprawdę może nam dużo powiedzieć o tym właśnie, co dzieje się w naszym organizmie. Jeżeli stan zapalny organizmu jest przewlekły, to jest ciężko schudnąć. Co może powodować stan zapalny organizmu? No, rozregulowane hormony. Jednocześnie może to wypływać z jelit, które są drugą najważniejszą częścią naszego ciała. Nasz mózg i nasza jelita to są dwa organy, o które powinniśmy dbać bardzo intensywnie. Jelita mogą mieć coś takiego, co się nazywa przepuszczalność jelit. Co to jest? Przepuszczalność jelit powstaje wtedy, kiedy mamy na przykład wrażliwość na jakiś pokarm, ale mimo wszystko go jemy. Tak jak w moim przypadku jest to wrażliwość na gluten. I te malutkie cząsteczki glutenu powodują mikroskopijne ubytki w jelitach, ale to może to być mleko, może być nabiał, cokolwiek innego, co Wam może szkodzić, powoduje mikroskopijne ubytki w jelitach, przez które dostaje się właśnie ta masa kałowa do naszego organizmu i tam, gdzie nie powinna być, zatruwając organizm. To na początku objawia się małymi stanami zapalnymi. Mogą to być na przykład, może to być trądzik na twarzy, może być to łuszczyca na skórze albo atopowe zapalenie skóry.
Może to być nietolerancja, w sensie taka, że mamy problemy z wypróżnianiem. Różnie się to może objawiać. Może to być bardzo wieczne zmęczenie, że cały czas czujemy się zmęczeni. Może to być nawet wieczne uczucie głodu. Bardzo jest wiele różnych manifestacji tego stanu, ale można też temu zaradzić. Więc jeżeli ktoś czuje, że być może jego organizm jest w stanie zapalnym, można po prostu spróbować naturalnych sposobów, żeby ten organizm się lepiej poczuł. Także tak to wygląda, moi kochani, w ogromnym skrócie. Myślę, że na następny raz skupimy się bardziej na poszczególnych hormonach i będziemy po kolei szli. Będę Wam opowiadać o tym, jak te hormony właśnie funkcjonują, jakie powinny mieć zakresy, jak wpłynąć na to, żeby one się uregulowały i co to ma, jaki to ma związek z naszą wagą.